challenge'u? Challenge'u? Ej, kto dłużej będzie spał? Zbyt proste, dzieciako. Słuchaj, dzisiaj zobaczymy, kto z nas dłużej wytrzyma na czymś. Na rzeczy, przedmiocie, które wylosujemy. Na przykład, wiesz, fotel, stół, kapcia. Paprotka. Kapcia. Żambożawa. Widzowie, napiszcie w komentarzu, że chcecie odcinek Spanko 24 godziny. I zostawcie kciuka do góry. Tylko tutaj są jakieś twarze. Trzeba to zmienić. Przerabiamy koło fortuny! Będzie fajnie! Nie będzie, już się boję! Taśma klejąca. Musisz tak, napisać tak, Jumbo Pushin. Największy wróg dobrej zabawy. Tak, tam musi być tak, Jumbo Pushin, Jumbo Zabawa. Dobra, już. I stolik, będziemy na stoliku. Mamy nasze koło, aha, bo to koło pyta, jak się dzisiaj czujesz? Czy to jest coś do złożenia? Nie, po prostu jakaś tam zaszewka. A, to jest kółeczko. To odkładamy, jak się dzisiaj czujesz? No złościmy cię, ma rację. Czy to zawsze będzie leciało? Nie, żartujesz. Kurczę, no żartujecie sobie. Nie, no bez jaj! Możesz to położyć w tą, o teraz! Tak. Okej, okay. Dobra, to od góry to zrobimy. Jak się dzisiaj czuję? Ciężko mi opisać. Zakochana? Zauroczona? Mam karteczki samoprzylepne, mam marker, więc zaczynamy. Przygotowanka! Przygotowanko, moi drodzy. Może, o tak, żeby nie zacinało no tego. Nie, tak raczej będzie zacinać. No, no gdzie? A, dobra, nie, bo to jest nieważne, myślę, że to jest dłuższe. Czasami ja też taką wtopę zaliczę, no co, do życia, no życie, czasami, raz na rok. Nie jestem muffinką. Wytłumaczysz mi, jak ja mam się niby utrzymać w powietrzu? Wylosujesz, będziesz kombinował. Przestań. Ja zaczynam, dobra, uwaga. Proszę państwa, wielki moment. Czy spędzę dzień w poszu? Uwaga. W powietrzu! Pufa! No nie, za łatwy to jest. Dam radę. Dobra widzowie, ja chcę na pusinie bądź na fotelu i... Pufa. Dobra. Jest fotel! Ej, no niesprawiedliwie, on jest na kółkach. No ale no to możesz sobie wziąć pufę na kółkach. Widzowie, mamy dwie pufy. Mamy pufę numer 1 i pufę numer 2, ale ja wolę tą, bo ta jest lżejsza. Więc jeśli trzeba będzie się przemieścić, to będzie łatwiej. Dobra widzowie, moim zdaniem najprostszym fotelem będzie taki, ponieważ, zobaczcie, mogę sobie jeździć. A właśnie, tu miałeś jeszcze pufę. To jest fotel. Pufelo fotel. Pufa nie ma oparcia. Czyli widzowie, to oznacza, że mogę cały dzień spędzić przed komputerem. To jest bardzo proste. Raki, tak jesteś gotowy? Rozpoczynamy challenge za 3, 2, 1. Okej, wystartowaliśmy. Ja już siedzę na... Ej, zaraz, zaraz, czy ty masz przy sobie komputer? No tak. Ej, nie przewidziałam tego. To chyba normalne, że mam komputer, widzowie, no. O matko, ale to będzie porażka. A ja mam przy sobie lodówkę, której nic nie mogę jeść, bo mam odczulanie przez miesiąc na gluten i mleko. Nawet chlebka nie mogę zjeść. O, mam takie słodkie łapki. Dobra, widzowie, pytanie. Zmieszczę się, czy się nie zmieszczę? O nie. Złożyć chyba to jakieś boczki. Boję się, że nie przejadę tędy. Po pierwsze, widzowie, ona jest taka, wiecie, w sensie, o, mogę się nóżką odpychać, więc trochę mogę nią jeździć, tylko żeby nie poruszać podłogi, ale mamy jeden problem. O, mi skarpetka się przedziurawiła, no przecież nie mogę tak siedzieć cały dzień. Z dziurawą skarpetką, no bez przesady. Musimy się udać do szafy, która jest za tą lampą, żeby zmienić skarpetkę. No. Przycisnę. Gdzie? Idziesz do mnie? No. Żartujesz, nie widzę cię, czekaj! Widzowie, chyba się nie przycisnę przez to, za gruby fotelnik jest. No żartujesz! Czekaj. A mi nóżki wyndają. Z dziurawą skarpetką. Dobrze ci idzie, tak? O, jest! Jest! Udało się! Ej, to jest niesprawiedliwe. A tak! A wiesz co, najpiękniejsza muffinka? Patrz, poczekaj, czekaj, czekaj. A tak! Super, cieszę się. No, banalny challenge! A ja chociaż bez problemu mogę stanąć i dosięgnąć najwyższych półek, których nigdy nie sięga. Nie śmiej się. Bo zobaczymy jeszcze, kto będzie się śmiał ostatni, bo ja tutaj dłużej wytrzymam. Tylko idę po skarpetkę. Muffinka, nie spadnij stamtąd. Nie mam zamiaru. Bo powiem ci, że to jest prawie takie wysokie jak ty. Widzowie, cel lodówka. Bium, 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 bium. Ale łatwo, ja cię kręcę, widzowie. Dobra, widzowie, cel jest tam. Siemanko. Hejka. Cześć, co u ciebie? Jak się bawisz? Super. No to super, zobacz, jestem tu prawie. Dobrze mi idzie po tą skarpetkę. Dobrze mi idzie. Aż już się zmęczyłam. Najfajniejsze w tym fotelu jest to, że tu mamy kieszonkę i zobaczcie, tu się zmieści nawet telefon, więc wkładamy sobie między, więc mamy tu wszystko, czego potrzebujemy. Okay. O, skarpetka. Bo mam dziurawą! Co? No dziurawą, no chcę zmienić. Sekunda. Ja nie mam dziurawej. Mam, mam! Angel! Mam! Angel! Dobra, trzeba zmienić się. Kitek, co ty robisz? Łomatko. Tu są lody. Kitek. Tak! To są moje, znaczy się nasze! Truskawkowe. Skarpetki zmienione! Jej! Dobra, i co teraz będę robiła cały dzień? Nie masz szans wygrać z Kito Sławę. Łatwo! Też mogę sobie wziąć, bo one są bez glutenu, prawda? Nie się robi. Co to za saszetki i niespodzianki? Mamy tu różne rzeczy fajne. Czy to jest slime?
wciągnijmy naszego slime'a i zobaczmy, co to w ogóle jest. Mamy dwa takie, o kolorze Angel i o kolorze Stitcho. I do tego mamy różne posypy. Tutaj chyba to jest rozkwinia. Tak mi się wydaje, taka pupka rozkwinia. Tego slime'a weźmiemy, Stitchowego, i spróbujemy coś z nim zrobić. Wygląda tak. Jest taki dziwny. To jest butter slime, czyli masłowy slime? Naprawdę? O, nie do jedzenia, jest przekreślone. Nie szkodzi, bo ja i tak bym nie mogła pewnie teraz. Co się śmiejesz ze mnie? Zasypiamy do niego to. A tutaj Angel siedzi i się patrzy. Patrzy się na mnie. Nawet to jest małe takie brzoskwinki. Ciężko, jak go się z tego wyjmuje. Hej, teraz... Zowie. O, połączyłam go z tym. Cześć, Kitek. Możesz już sobie iść stąd. Ja się świetnie tu sama. Ja powiem. Myślę, że będzie utrudnienie. Jakie utrudnienie? Że nie wolno dotykać stópkami podłogi. Nie, no tak. Co ty? Bo ja wtedy zobacz, co zrobię. Pupcio? Pupcio! Ale ja się to zajmie. Ale wygra. Żenada. Widzowie, ja wracam do pokoju, tylko pytanie, do którego będzie łatwiej. Patrz, jaki ładny. Jaki slime? Ładny. Tak, ładny slime, super. Musimy wrócić. Idziemy sobie pograć, bo przecież po co mamy się męczyć na challenge'u, jeżeli ten challenge jest łatwiejszy niż myślałem. Nie ma co, widzowie, w pokoju mam kolorowanki, więc idziemy teraz pokolorować sobie trochę, dobra? To idziemy, ej! No, turlamy się. No. Widzowie, udało się wrócić. Okej, okay, jestem. Cześć, Stitch, siemanko. I tu mamy kolorowanki. Moment. I słuchajcie, co my tu mamy? Mamy tak kredki, które kiedyś dostałam. Mamy tutaj taką kolorowankę, którą zaczęłam robić z wami na live, więc na TikToku ją skończymy. To jest fajna kolorowanka, ona jest z Action i ona była bardzo tania w porównaniu do tej kolorowanki, którą kupiłam, tak jak pamiętacie, na odcinku proponowanym w Disneylandzie. I ona jest też przecudna. Mam więcej szczegółów, ale ją zostawmy. Zajmijmy się może dzisiaj tym. Okej, widzowie, zmieniłem w tym momencie obiektyw, więc wszystko elegancko widać, więc słuchajcie, zrobimy sobie teraz tak. Ja chyba siądę do jakiegoś może montowanka albo czegoś takiego, ponieważ trochę nam tu czasu zleci, a Mufika ma dużo ciężej niż ja, więc to będzie łatwy challenge. Tylko teraz co by tu wybrać? Czekajcie, może coś takiego. Ojejciu, jaka pługa, jaki moc, przesłodko. On był z Pocahontas. Kogo? Dobra, wybór padł. Lumiere, czyli płomek. Uwielbiam go, to swoją kochaną postać z mojej ukochanej bajki. Ogólnie moje stanowisko wygląda teraz coś takiego, tylko pasowałoby to posprzątać, bo jest strasznie brudno. On był zawsze taki śmieszny, ale też poważny. Bardzo go lubię i też w Japonii wylosowałam jego pluszaka. A my jako już mamy trochę czasu, to po prostu sobie posprzątamy. Dzisiaj ogarniemy cały pokoik właśnie na tym fotelu. Będzie śmiesznie, będzie trudno i wygramy to. Zmieniamy kolory i jest elegancko. Okej, okay, tu mamy lampkę. Ja cię kręcę, trzeba to wszystko sprzątnąć. Dobra. Na razie widzowie mam tyle, za pomocą dwóch kredek w sumie staram się tutaj tak pocieniować. Ale w ogóle zerknijcie na tą cynamon, jest cała w róże. Dobra, trochę posprzątałem, naprawdę jest dobrze. Trzeba oczywiście jeszcze wyprać podkładkę i inne rzeczy, ale to zrobimy później. A teraz pograjmy sobie w coś, bo Mufinka na pewno też się leni. Leni się 100% widzowie, nie wierzę. Dobra widzowie, skończyłam pójka. Tadam. Teraz coś bym zjadła. Więc zabieram was na wielką wycieczkę moim odrzutowcem zwanym Pufą, na której dzisiaj spędzam cały dzień, ale okej. To mi chwilę zajmie. Werka jest dostępna na Robloxie. Może znowu wyhaczymy i uda się, żeby jadła robaki przeze mnie. Co? A no tak, ja praktycznie nic tu nie mogę zjeść. Więc weźmiemy sobie pićku i... Kitek, co robisz? Fajnie. Mam koci domek. Nie chcę mi się grać, też mam komputer. Dobra, odpaliłem Cat Tycoon na Robloxie. I teraz mam wybrać kota, więc wybierzemy sobie jakiegoś kociaczka eleganckiego i sobie chwilę pogramy. Co my mamy w tych szafkach na górze? Wreszcie mogę do nich dojść. Patrzcie, kuj szwajle. Któryś na pewno są nieotwarte. Czekajcie, zaraz otworzymy. Nic, otwieram kuj szwajla. Tu któryś na 100% był nieotwarty. 100%. Wow. Widzowie, jeśli pod tym filmikiem zostawicie 10 tysięcy łapek w górę, zdobędę najnowszą serię Squishwile i wszystkie otworzymy na jednym odcinku! Tu już chyba, nie wiem, co zostało, no nieważne. Mamy zielonego i zobaczmy, czy uda nam się trafić. Tego ze znakiem zapytania! Albo Jumbo Żabę. Ale Jumbo Żabę mamy! Tam siedzi! O matko, widzowie, ta gra polega na tym, że macie fabrykę, jesteście kotem i sobie ładujecie, patrzcie. Normalnie teraz naciskam tutaj przycisk, zobaczcie, co się dzieje. Będzie lecieć szybciej karma do mojej miseczki. Klik, 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 klik. A ja was też serdecznie zapraszam na kanał gamingowy Mufinki, gdzie razem z Mufinką gramy właśnie w Robloxa, czyli Mufina Art Gaming. No i czasami jest naprawdę bardzo śmiesznie. Kitek nawet czasami śpiewa. Jakie czasy, taka Jumbo Żaba, no nie? Ty się śmiejesz z Jumbo Żaby. Nie śmieję się z Jumbo Żaby. Całem. Nie. Uwaga, 3, 2, 1.
Psiaczek! Mamy psiaczka! Ej, nie miałam go jeszcze, naprawdę? Ej, tyle ich otworzyliśmy, a go jeszcze nie miałam. O, patrzcie, on jest tutaj, ale go nie miałam na 100%. On ma taki mega cute kubraczek, ej, mega słodki jest. Tych uszek nie rusza, bo są przyszyte, ale można mu zdjąć, o, ten kostiumik. I wtedy wygląda jeszcze bardziej uchoczo, przeuroczo. Dobra, ale załóżmy mu ten kostiumik, skoro tak. No to teraz z naszym pusinkiem i z naszym nowym, wiernym kompanem wypełnimy sobie dalszą część naszego dziennika. Herbatka z muffinką. Autopromotion. Sami sobie możemy tutaj zrobić, bo dość sporo rzeczy już tutaj z wami wypełniałam na shortsach i na live'ie. Wybierz swoje ulubione kosmetyki. U mnie to będzie totalnie błyszczyk i serduszkiem zaznaczę. I rozświetlacz z brokatem. Totalnie. I w sumie róż. Róż włóż. Mamy taki cici problem, bo muszę iść do toalety. No i nie wiem, jak to zrobię. Może stopami będę na pufie, a pupcią na toalecie. Nie wiem, jak to zrobić. Doczołgaliśmy się do toalety, widzowie. Jest sukces. Kitek, co ty robisz? Będę podpisywać teraz i gram sobie w... A co będziesz podpisywał? Robloxa. Autografy do sklepu. Autografy darmowe do sklepu. A sami przyjdź do mnie, bo ci pokażę mojego kota nowego. Toaleta, Kitek. Ja sobie toaleta. Okej, jak już załatwiłam swoje sprawy. Co chciałeś mi pokazać? Kocie Imperium chciałem ci pokazać. No poczekaj, muszę się do ciebie... Kocie Imperium. Tylko pyrtnąć. Siemaneczko. Witam. Cześć, widzowie. Słuchajcie, zostałem kotkiem. Ale to feta, i mam w tym momencie, patrz, myk, mam młotek, zrobiłem sobie młotek i to jest moja fabryka kotkowa. I ja sobie gram. Aha. Bardzo łatwy ten challenge. Ach, jedną rzecz się na ciebie patrzę. Tak. W sumie u ciebie się życie w ogóle nie zmienia, to ja cały czas się przemieszczam. Nie, bardzo, bardzo, bardzo łatwo. Widzowie tutaj są w lutym. Urodziny puszynowe. Mój Boże, co mu się stało? Mizaga. Mateczko. To jest Mizaga. Moja codzienność wygląda tak, że ja się non-stop gdzieś ruszam i siedzenie takie przy kompie czy gdzieś, jak na przykład montuję filmy, to jest dla mnie... Nie no, super jest, ja nie narzekam. Słuchaj, ja mam taki pomysł. Słuchaj, Mufinka, co ty na to, żebyśmy się zamienili? I zamiana ról. Ja się troszeczkę teraz tu pomęczę. Ale nie możesz mi tutaj zniszczyć, bo... Czemu się właśnie... Tak. Nieważne. Masz mi nie zniszczyć kotkowego imperium, rozumiemy się? Gotowa? O, ja już mam nogę. Trzy, cztery... Dobra. O, dobra. To było szybkie. Chyba to była zła decyzja. Też tak mi wydaje. Daj mi mój telefon. Tam jest, bo tam jest koszyczek na telefon. Ale wycwaniłeś się, nie wiesz, że nas podpisywał autografów. Tak to zawsze się od tego wycwani i ja podpisuję więcej. Podpiszę. Prawdę, naprawdę tutaj. To jest kieszonka na telefon, no. To jest kieszonka. Dobra, co my tu mamy? Co ja mogę z nim zrobić? Ale nie! Jak się turla, faktycznie. No tam się kupuje tylko, ja już doszedłem jak najdalej się prawie dało. Nie podpiszę za ciebie autografów, to była zła decyzja. No weź podpisz. Co ty wyprawiasz, ej? Zostaw pusin w swojej Barbie bryce! Ej, to, no, ja w pokoju mam bardzo dziwne rzeczy, więc... To są rzeczy... Co ty robisz? To była stroma górka. Tak, dokładnie. Ja mam pomysł. Zawsze jak Mufinka coś kupi, to potem robi tak. Stawia mi na półce i mówi tak, Kitek zjedz. Więc ja jem po prostu. Ojejciu, ale to fajnie masz ten. Powiem ci szczerze, że niewygodne jest. Kitek? No? Czemu to jest 2023? Weź go już zmień, przecież jest styczeń. Już jest luty praktycznie. Ale się pospieszył. No nie, nie jest styczeń, luty. Dawaj luty. Opóźniłeś całe okienko. No przestań. Co robisz? Trzymam cały czas nóżką. Nie, trzymam. Tak się nie liczy. Nóżką. Tak się nie liczy. Dwie nogi albo pupcia. No nie. Ty frajerze. Nie. Wybrał. Nie. Jest. Oh yeah. Widzowie, dziękuję za uwagę. Widzimy się na tym filmiku. Nie jest sprawiedliwe. Przecież no nie było nie takiej umowy. Tego no nie było takiej umowy.